dobre, gdyby na pozycji lidera kolejnego Polaka zmieniał kolejny Polak, tak aby poprzedni nasz reprezentant mógł już się tam, prawda, zagrzać, wypić herbatę. Dawid Kubacki liderem, a na rozbiegu Japończyk Reruki Shimizu. No, ładny lot i daleki, dobry skok Japończyka. Przed tygodniem w Sapporo 11 i 15 w zawodach Pucharu Świata. Shimizu to także olimpijczyk na Sochi. Japończycy zresztą przyjechali tutaj do Europy w piątkę, już właśnie w tym składzie swoim olimpijskim. Z powodu przeziębienia nie startuje dzisiaj jednak Taku Takeuchi, więc zobaczymy tylko czwórkę zawodników japońskich. 142 metry, no więc...